Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii jesteśmy jakby świadkami pewnej walki politycznej, ponieważ apostołowie spierają się, kto tak naprawdę powinien zasiąść po lewej lub po prawej stronie Pana Jezusa w Królestwie Niebieskim. Walka polityczna, można pomyśleć na pierwszy rzut oka. Ale Pan Jezus chce z tego wyciągnąć inne wnioski. Pan Jezus pokazuje, że On patrzy zupełnie innymi kategoriami. On nie patrzy kategoriami ludzkimi na to, kto powinien zasiadać po lewicy bądź po prawicy Boga. Kto więc w takim myśleniu jezusowym powinien zasiąść przy Panu Bogu? Mamy takie, z dzisiejszej liturgii słowa wyłaniają się nam takie trzy typy osób, które mogłyby zasiąść koło Pana Boga. I pierwszym typem człowieka jest człowiek pokorny. Pokorny. Pokorna osoba to jest taka, która wie, że nie jest godna zasiąść pewnego miejsca, że nie jest godna być w pewnym miejscu, przy pewnej funkcji, że są lepsi. Ale pokorna osoba to jest też taka, która zawsze pamięta, że jest Pan Bóg. Która zawsze pamięta, że muszę się zwracać do Pana Boga, ponieważ sam nie wystarczę sobie. I tu mamy takie przykłady, moi drodzy, chociażby kiedy ktoś zachoruje. Wiemy, jak jesteśmy bezsilni. I kiedy to jest tylko choroba krótsza, taka lżejsza, to jest może zdecydowanie łatwiej tylko na sobie polegać. Może sami damy radę siebie wyleczyć, ale kiedy ta choroba jest o wiele cięższa, to nasze myśli niejednokrotnie wędrują ku Panu Bogu. I to jest doświadczenie z pewnością wielu z nas. Warto też zwrócić uwagę, że wiele osób, które podejmuje się pewnych zadań, pewnych czynności, też prosi Pana Boga. Zawsze mi przychodzą na myśl przykłady sportowców chociażby, którzy w wielu zawodach, akurat kamera telewizyjna zaczyna ich pokazywać i widzimy, jak wykonują znak krzyża na czole, na piersi. To jest właśnie potrzeba Pana Boga, bo wiem, że sam sobie nie wystarczę. Bo wiem, że to Pan Bóg może mnie uchronić od zła. Ksiądz Tadeusz Dajczer w jednej swojej książce Rozważania o wierze pisze, że człowiek musi doświadczyć słabości, aby otworzyć się na łaskę Boga. Musi doświadczyć swojej słabości. Raz spotkałem w jednym z zakładów opieki leczniczej taką panią, pani Danusia, młoda kobieta dosyć, ale jej historia, no można powiedzieć, tragiczna, ponieważ miała małe dziecko w przedszkolu, nie wiem, dziecko może 3-4 lata miało i kiedy przyszła do przedszkola odebrać to dziecko, miała wylew, młoda kobieta. Można się domyślić, jak tragiczna sytuacja dla dziecka, dla męża. I moi drodzy, ona teraz zawsze zwraca się ku Panu Bogu, kiedy tylko przychodziłem z Komunią Świętą, no i widziałem, jak ona na to czeka. Widziałem, jak ona pragnie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca i zawsze też prosiła o dłuższą modlitwę. Bo dla niej ta modlitwa była tak ważna, bo doświadczyła tej pustki, tego cierpienia, no tego ludzkiego padnięcia rąk po prostu. I widać po niej było, że ten wylew przeszła. Naprawdę widać było po twarzy. A doświadczyła tej chwili trudności, ale nie zapomina zwracać się ku Panu Bogu, bo wie, że On ją teraz tak naprawdę będzie podtrzymywał i chce jej się żyć. To, co może w tym wszystkim nawet najważniejsze. Moi drodzy, drugi przykład człowieka, który może zasiąść po prawicy Pana Boga, to człowiek ufający. Śpiewaliśmy w psalmie, w refrenie psalmu o człowieku ufającym. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Jest taka piosenka pielgrzymkowa, może ktoś z Was kojarzy, kto uczęszczał kiedyś na pielgrzymki. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. To zaufanie jest nam potrzebne, żebyśmy potrafili biec do tego Pana Boga cały czas.
Bo może być epizod, kiedy ruszymy do Pana Boga, bo będzie dla nas trudniej i potem o tym Panu Bogu zapomnimy. Ale to chodzi o to, żeby cały czas umieć się do tego Pana Boga uciekać. Chodzi o to, żeby nam tego zaufania nigdy do Pana Boga nie zabrakło. Wiemy, jak zaufanie jest potrzebne w życiu codziennym, bo przecież trudno żyć w rodzinie, trudno żyć w pracy, wśród swoich znajomych bez pewnego wzajemnego zaufania. Zaufanie jest czymś, można powiedzieć, do nieudowodnienia. Bo jak ktoś mówi kocham cię, to ta druga osoba w pewien sposób ufa tej drugiej, że rzeczywiście go kocha. I takim człowiekiem ufającym Panu Bogu był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie sposób nie odnieść się do tej wielkiej postaci. Wczoraj obchodziliśmy przecież 40-rocznicę jego męczeńskiej śmierci. I on dał niesamowite świadectwo, w jaki sposób ufanie Panu Bogu może przetrwać nawet najsilniejsze próby. To jest taki dosyć mało może znany fakt, ale on, kiedy już zaczął swoją działalność tutaj o wolną Polskę, o wolną ojczyznę, dostał taką propozycję, aby wyjechać na studia do Rzymu, za granicę, żeby tam mógł się uczyć, ale też żeby w pewien sposób zaprzestać tej tutaj walki w Polsce o wolność. I on z tego nie skorzystał, bo on wiedział, że Pan Bóg ma dla niego pewną misję tutaj do wypełnienia w Polsce. I wiedział, czym się to może skończyć. Bo wiedział, jaka jest władza totalitarna w Polsce. Ale ufał Panu Bogu i ufał dobru. I ufał dobru, że dobrem zawsze można zło zwyciężyć. Tego nam może niejednokrotnie brakuje, takiego pozytywnego myślenia, że dobrem zło można zawsze zwyciężyć. I ksiądz Jerzy Popiełuszko dał niesamowite świadectwo tego. Można nazwać go taką osobą ufającą, człowiekiem ufającym. I trzecia osoba, trzeci typ człowieka, który mógłby zasiąść po prawicy Pana Boga, to jest człowiek służący. Co to znaczy służyć? Myślę, że pierwsze, co nam do myśli, jakie na myśli przychodzą do głowy, to być może utożsamienie w pewnym sensie z gościną naszą polską, ponieważ to jest dla nas naprawdę piękny zwyczaj takiego goszczenia drugiego człowieka w naszym domu i wtedy mu potrafimy z całego serca usłużyć, zrobić to, zrobić tamto, przygotować coś i tak dalej. Ale popatrzmy trochę głębiej, bo warto zejść do głębi. Takim przykładem służenia aż do końca można nazwać jest błogosławiona rodzina Ulmów. To myślę, że jeszcze was cały czas pracuje to, co przeżywaliście kilka tygodni temu. Wprowadzenie relikwii do waszej parafii. Oni dali naprawdę świadectwo służenia aż do końca drugiemu człowiekowi. Nie wiem, być może była o tym mowa, ale warto też do tego wrócić. Do tego, co oni napisali na marginesie Ewangelii. Kiedy był fragment o miłosiernym Samarytaninie. Co błogosławiona rodzina Ulmów napisała na marginesie? Napisali tak, z wykrzyknikiem. To zostało do dnia dzisiejszego, dlatego mamy dowody tego, że tak napisali. Bo oni wiedzieli, że to jest prawdziwy przykład służby drugiemu człowiekowi. Moment, do którego doprowadza może całe lata wiary, żeby w tym jednym momencie po prostu dobrą decyzję, heroiczną, ale dobrą decyzję, żeby podjąć. I to jest przepiękne świadectwo. I teraz dzięki temu oni mogą się za nas modlić, mogą się wstawiać u Pana Boga za naszymi prośbami. Przez ten jeden heroiczny czyn, który kosztował, oczywiście, że wiele kosztował, ale ile również dał dobrego. Tak jak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy z księgi proroka Izajasza, spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Oni zostali zmiażdżeni cierpieniem. Oni zostali zmiażdżeni cierpieniem. Ale to złoto, które zostało wtedy wykute w tym piecu, ono stało się czystym złotem i teraz oni mogą się za nas wstawiać u Pana Boga. Moi drodzy,
służenie to bycie wrażliwym na potrzeby drugiego i to też jest ważne dla nas, żebyśmy potrafili patrzeć, co potrzeba drugiemu człowiekowi wokół nas. Co potrzeba drugiemu człowiekowi. Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż nam odkryć, czy jesteśmy ludźmi pokornymi, ufającymi i służącymi. Czy moglibyśmy zasiąść blisko Ciebie, tam, gdzie nie ma bólu, tam, gdzie nie ma płaczu, tam, gdzie nie ma cierpienia, tam, gdzie nikt nie będzie się przepychał, by zająć pierwsze miejsce. Jestem słaby, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Amen.